Ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. Nie omijajcie tego odcinka. Wiem, że trochę wam się nie chce, ale ćwiczenie czyni mistrza. Zapraszam. Poćwiczymy dzisiaj PHP w trybie konsoli. Tak trochę ze szkolnym zacięciem, wykorzystując fakt, że PHP obrabia pewne informacje. Zanim pokażę własne rozwiązania, sugerowane może wcale nie najlepsze, spróbujcie zrobić te zadania sami. Czyli, gdy przeczytam jakieś zadanie, to nie patrzcie od razu, jak ja to zrobiłem, ale spróbujcie rozwiązać je sami. Linki do tych funkcji, które uważam, że mogą się przydać, są przy każdym zadaniu, ale nie czujcie się skrępowani. Jedną z umiejętności w PHP jest właśnie to, że otwieram sobie manual, sięgam do jakichś stron. I szukam funkcji, uczę się ich przy okazji, które będą potrzebne. I teraz są takie dwie szkoły. Jedni mówią: A, funkcję poszukam, jak będzie mi potrzebna. To prawda, ale ja łączę to z drugą szkołą. Lepiej poćwiczyć, poznać, przeglądnąć manual, zobaczyć przynajmniej ścieżki, w którą stronę PHP się rozwija. Starałem się Wam we wcześniejszych odcinkach trochę to pokazać, ale też przerobić sobie te ścieżki czyli wejść w te manuale poczytać o jakichś funkcjach, wykorzystać je z pięć razy. Zobaczycie, że to się potem utrwala i wiedza o tych narzędziach, później, kiedy mamy jakiś problem, pozwala szybciej go rozwiązać, bo szybko przypominamy sobie, a zaraz, zaraz, przecież były funkcje do tablic, które robią takie cudeńka z tymi tablicami, że spokojnie wykorzystam to w zadaniu. Zatem czego oczekuję? Że usiądziecie i najpierw spróbujecie przerzeźbić to samodzielnie. Dam wam pewien problem ogólny zadania i teraz... Trzeba sobie poradzić w PHP. Nie ma rozwiązań złych, jeśli są skuteczne, mogą być niewydajne, mogą być niepotrzebnie długie, ale jak się uda Wam rozwiązać, to dobrze, to dobre ćwiczenie, dobry początek. Spróbujcie to potem zoptymalizować, porównajcie to z tym, co ja tutaj za chwilę zaproponuję, no i spróbujcie to zrobić jeszcze lepiej. Możecie też wysyłać na nasz kanał na Discordzie jakieś fajne swoje rozwiązania. No to zapraszam. Pierwsze zadanie. Policz wystąpienie każdego znaku w napisie Charles. Uważaj na polskie znaki. Na razie nie powiem o co chodzi, ale rozwiązując to zadanie możecie napotkać na pewien problem. Znaki angielskie, znaki polskie. Hmm. Nic nie powiem. Może się przydać, tutaj dałem dwa linki do takich funkcji, które gdzieś tam coś robią z napisami, a tu macie właśnie ten napis. Uwaga. Może nie znacie tej notacji, wyjaśniam. Do zmiennej Charles przypisuję i teraz następuje taki jakby strumień. Trzy nawiasy kątowe, strumyczek piegnie do tych charsów tutaj. Teraz jest takie słowo klucz, nazwijmy to taki ogranicznik. Mogę go sobie wymyślić. Nazywałem go sobie również chars. Enterek i teraz od tego momentu wszystko co jest jest zachowane. Tabulatory byłyby zachowane, tak jak jest, tak jakbym sobie cały ten tekst, cały ten napis wkładał do zmiennej, mogę tutaj też używać zmiennych. Na końcu, kiedy cały ten strumień ciąg już ma być zamknięty, a no właśnie jeszcze raz używam tego ogranicznika ze średnikiem, w tym momencie cały ten wewnętrzny ciąg zostanie doklejony do tego chars, przy czym tutaj o i enter się zachowa, jakbym jakieś tabulatory tu wstawił, to również, tak? Zatem ja przerywam, a ściślej wy wciskacie pauzę, bo ja za chwilę tłumaczę swoje jakieś przykładowe rozwiązanie. I próbujecie to zrobić. Czyli policzyć, ile każdego znaku tutaj było wystąpień. Jeśli P się powtórzyło kilka razy, trzeba pokazać, ile było P. O się powtórzyło, ile było O. I tak dalej. A oto moje rozwiązanie, ale troszkę wcześniej ta uwaga o polskich napisach, o której wspomniałem. Patrzcie, mamy dwa napisy. Ola i ołom. Też trzy literki. Przynajmniej tak wizualnie widzimy trzy literki. Ale teraz, niektóre funkcje php, -a, które być może znacie, może nawet używaliście, mają z tym pewien problem. Wstawiam tu sobie linię, to jest ta nasza krecha oddzielona, i teraz zobaczcie, wyświetlam funkcję strlen, która teoretycznie powinna zwrócić długość napisu, ile ma jeden i drugi. Co się okazuje, że chociaż wizualnie widzę, że mają po trzy literki, to tutaj nie jest po trzy literki, bo tu jest 3, a tu 5, a to dlatego, że te polskie znaczki nie zajmują jednego bajtu, tylko więcej, a strlen zwraca w zasadzie ilość bajtów którą zajmuje ta zmienna. Zatem tutaj mamy trzy, bo są trzy bajty i trzy znaki. Akurat jest to tożsame, ale tu ołum zawiera polskie dwa znaczki, które są po dwa bajty. Więc siłą rzeczy mamy tu 5, 3 i 5. Ta linika, którą zaznaczyłem. Zatem, no właśnie, żeby sobie z tym poradzić, trzeba się zasugerować taką biblioteką, która również obsługuje napisy, ale ma taki przyrostek. Yy, Przedrostek przy nazwach funkcji MB od Multibyte. Ok? No i teraz, jak już sobie Multibyte str wykorzystam, to widzę, że ilość znaków policzyłem tak naturalnie, intuicyjnie. No, a teraz same rozwiązanie. Funkcja MB, Multibyte, właśnie, str Split, która bierze sobie tutaj cały ten tekst. I rozbija mi go na poszczególne literki. Chcę mieć takie literki, zaraz zobaczycie dlaczego. Oczywiście mógłbym też potraktować ten napis jako posiadający kolejne literki, czyli na przykład sprać pętlą for, przejść przez te literki. Mógłbym też jeszcze sobie inaczej do tego podejść. Powiedzmy, że nie znałem tej funkcji, nie wpadłem na nią, nie znalazłem jeszcze na tym etapie, ale znałem inne, na przykład wycinanie albo obliczanie długości. No, i tu mam funkcję, która przechodzi przez cały ten zbiór literek, ale właśnie literek, które uwzględniają, że niektóre mogą być multibyte, czyli na przykład te polskie, i wycinam po jednej, pierwszą, drugą, trzecią i yielduję sobie do jakiegoś później zbioru, czyli te wszystkie wycięte dzięki yield wygenerują w ostateczności, no właśnie, też zbiór literek. Mógłbym wtedy przywołać tę funkcję, ona tutaj jest w komentarzu. Ok. Tutaj sobie sprawdzamy ile znaków ma nasz chars. Ma 71 znaków w tejże już notacji uwzględniającej multibajtowość. Ok, możecie sobie zresztą policzyć. Wydaje mi się, że jest dokładnie tyle. No i właśnie jakie mam rozwiązanie bardzo proste. Tworzę sobie tabliczkę, licz, następnie przechodzę przez pojedyncze znaki. Całej tej tablicy letters, przy czym te pojedyncze znaki to już są również z tymi multibajtami, sieci, i tak dalej. No i co robię? Wykorzystuję mój operator, który sprawdza, czy istnieje wartość moja tabela licz od tego znaku. Jeżeli nie, to przypisuję tam 0. A jeżeli tam już coś jest, to ta linijka jest ignorowana. Następnie zwiększam ilość znaku, no bo skoro znalazłem jakiś znak. To mogę sobie pod tym znakiem, po prostu znak staje się kluczem tablicy, a wartością jest ile razy wystąpił. Zatem złożoność algorytmu liniowa. Przechodzę raz przez wszystkie elementy i zliczam sobie, ile jaki element wystąpił. Ok? No i teraz cóż tutaj pozostaje? Pozostaje nam wyświetlić tylko wynik, tylko zaraz gdzie on tu będzie. A no tutaj będzie, zobaczcie. O. Jak tu sobie już później to powyświetlamy. To mamy odpowiedź, że O było 5 razy i od 3 razy. No, po prostu tę całą tabelkę Licz sobie wyświetlam, o w tym miejscu. Tak, tutaj biorę sobie Licz, foriczem, para, znak, ilość, wyświetlam. Przy okazji tutaj stosuję złamanie linijki co jakiś czas. EOL to nie jest funkcja wbudowana, to jest taka moja osobista definicja w pliku Browse, tu na początku EOL jest Mój skrót do takiej stałej PHP-a, PHP.eol, to jest PHP End Offline. Dla tej konkretnej, dla tego konkretnego systemu plików, w tym konkretnym moim skrypcie, PHP jakoś tam sobie koniec linii zawsze oznacza. To nie zawsze jest ten znaczek Entera, którym się posługiwałem. Czasami to są jakieś dwuznaki, tak jest w tym wypadku, zobaczcie. Za chwilę też wam to pokażę. Tak przy okazji tu sobie jeszcze sumę. Zrobiłem, żeby zobaczyć, czy wszystkie znaki dobrze policzył. Wyświetliłem sumę i rzeczywiście też suma jest 71. Taka samokontrola w skrypcie, ale tu właśnie wrócę do tego PHP EOL. Zwróćcie uwagę, tutaj mam ten PHP EOL wyświetlony z uwzględnieniem typu i zobaczcie, że to jest to miejsce i że ten PHP EOL to jest dwa znaki. A w moim całym tym chars był enter. Ale ten enter to nie jest jeden znak odwrotny ukośnik n to jest dwuznak. Tam jest prawdopodobnie odwrotny ukośnik n poprzedzony odwrotny ukośnik r, taki dwuznak złamania wiersza. Stąd tutaj zobaczcie, ten dwuznak jest rozbity. Jest najpierw tutaj l wystąpiło raz, a potem nagle enter wystąpił raz i jeszcze jeden jakby enter, to jest ten ukośnik r ukośnik n. Ten jeden enter to są dwa znaki, oba są jakby enterem. Ale Kumulują się w jeden. Poczytajcie sobie o tym, jak są zakończane linie w różnych plikach tekstowych, systemach, to wtedy będzie wiadomo o co chodzi. Nie chcę tu się na tym skupiać, generalnie na to tylko zwracam uwagę. Celowo zresztą ten Enter tutaj umieściłem, żeby Wam to przy tym ćwiczeniu pokazać, ale być może rozwiązując to zadanie, natrafiliście na to samodzielnie. Zatem zobaczcie: PHP and Offline to dwuznak pewien. On też łamie linię, to jest taki dwuznak. A ten znaczek, którego używałem do tej pory, odwrotny kośnik N, czyli taki Enter po prostu, najprymitywniejszy, też łamie linię, ale to jest jeden znak. String 1, widzicie? Czy wizualnie to jest to samo? Ale to nie jest to samo. I tu macie dowód. Tu macie dowód. Wyświetlam sobie o tę wartość. Zobaczcie. Tutaj. Porównanie. PHP end offline porównałem z właśnie tym dwuznakiem ukośnik r ukośnik n i co mi to dało dało mi to prawdę czyli to jest dokładnie tym właśnie czyli to już jest troszeczkę co innego w praktyce wygląda tak samo ale to jest istotne jak sobie PHP rozumie ten enter w tym wypadku mamy dwuznak no i to jest pierwsze rozwiązanie lecimy do drugiego zadania metoda ta sama ja czytam pauzujecie robicie i porównujemy wyniki. Drugie zadanie to taka multipaczuszka. Macie pewien plik, będzie dostępny w repozytorium. Dane 013txt. Znajduje się tam 12 kolumn z liczbami, 300 wierszy jest tych liczb. Liczby oddzielone są znakiem tabulacji, żeby było jasne. I teraz mamy cztery podpunkciki. Znajdź największą wartość dla każdego parzystego wiersza i najmniejszą wartość dla każdego nieparzystego wiersza. No i już robicie. Będziemy zresztą po kolei te punkty robili, nie naraz. No to tam pauza i jedziecie, jedziecie. A ja już tłumaczę rozwiązanie swoje jakieś tam, na które wpadłem. I nie upieram się, że najlepsze, żeby było jasne. Rozwiązałem zadanie w ten sposób. Zanim jeszcze do podpunktu A przejdę, to muszę jakoś sobie te dane z pliku pobrać. Ja pobrałem je w taki oto sposób. Otworzyłem plik do odczytu. FD to jest ten uchwyt do tegoż otwartego źródła plikowego. Stworzyłem sobie date, taką zmienną, która za chwilę będzie przechowywała dane. Przy czym w tym wypadku jest to tablica asocjacyjna, ale ona wyląduje na końcu jako tablica dwuwymiarowa, po prostu. I teraz skorzystałem z funkcji fgetcsv. Funkcja fgetcsv jest fajna, kiedy dane mamy właśnie tak ułożone, jak ja tam miałem, czyli tabelarycznie, jak gdyby że wiem, jakie są dokładnie rozłożone. Kolumny, i wiem, że jest zawsze stały separator, czy to jakiś średnik, czy przecinek, czy tak jak w tym przypadku tabulator. No i właśnie ta funkcja pobiera kolejne wiersze, czyli szczytuje sobie, ta funkcja szczytuje do linii, do Entera, kolejne wersje otwartego pliku. Więc po pobraniu tego następuje od razu separacja poprzez tabulator, i to, co zostaje tu zwrócone do zmiennej row, to jest tablica, którą to dodaję do mojego. Zbioru data, czyli będę miał tablicę tablic w praktyce, czyli tablicę dwumiarową, ale zanim to robię, to muszę coś sobie tutaj ułatwić. Mianowicie te dane przeczytane są stringiem. Wszystkie są stringiem. Jak ktoś by sobie browsnął to tą moją funkcją z parametrem 2, to zobaczy, że tam wszystkie dane po przeczytaniu będą napisem. A ja bym chciał tam mieć inty. Można to zrobić. Ja zrobiłem to tak. Uwaga, funkcja anonimowa. O której mówiłem w 12 odcinku a propos zmian. Wykorzystałem fajną funkcję ArrayMap, która przechodzi przez elementy tablicy i odpala na nich pewną funkcję. Funkcję mam tutaj zdefiniowaną w locie. Jest to funkcja anonimowa z wykorzystaniem operatora strzałki. Czyli co ona tutaj robi? Dla całej tej tablicy row, czyli kolejne to są w praktyce liczby w wierszu, biorę taką liczbę w wierszu i rzutuję ją na int. Rzutowanie jest operacją wymuszenia zmiany typu, można to zrobić, widzicie, bardzo to przypomina C, czy tam C. Zwłaszcza troszeczkę starszym wydaniu. Co tutaj się więc stanie? Do daty lądują kolejne wiersze, ale już są tam liczby, a nie napisy. No i data w tym momencie przechowuje wszystko, możecie sobie przejrzeć. Jak sobie odkomentujecie tę linię, jak to wygląda, rzeczywiście będzie to tabliczka dwuwymiarowa. Będzie to tablica, w której są tablice, w których to jest po 12 liczb. No i to jest początek. Zamykam tu sobie pliki i teraz dopiero mogę analizować odpowiedzi do pierwszego punktu. No i tak mamy podpunkt pierwszy A. Znajdź największą wartość dla każdego parzystego wiersza i najmniejszą wartość dla każdego nieparzystego wiersza. Proszę tylko nie zapominać, że indeksy wierszy. Są 0, 1, 2, 3, a w naturalnym porządku pierwszy wiersz, drugi wiersz i tak dalej. Zatem, kiedy indeks jest zerowy dla wiersza, to jest to wiersz pierwszy. Mimo, że indeks jest parzysty, to wiersz jest nieparzysty. To tak naprawdę, jak się pomyliście, to w sumie nie jest aż to, to takie istotne bardziej chodzi o to, jak zapisać sam fakt wyszukiwania. Ja zrobiłem to bardzo prosto. Przechodzę tu sobie właśnie przez kolejne wiersze reprezentowane indeksem i w mojej zmiennej tablicy dwumiarnowej Data i tutaj mam o takie zapytanko, że jeżeli ten indeks jest właśnie nieparzysty, czyli 1, 3, 5, to znaczy, że wiersz jest parzysty, zatem w wierszu parzystym miałem wyświetlać maksymalną liczbę. I tak tutaj mamy. Tak jest. Dla każdego parzystego wiersza maksymalną, największą liczbę, a dla nieparzystego najmniejszą. Zatem co ja tutaj robię? Otóż wyświetlam sobie numer naturalny tego wiersza, czyli tutaj mam wiersz pierwszy, czyli indeks to jest zerowy, ale w porządku naturalnym pierwszy, dlatego już to zostawiłem. No i tu skorzystałem z dwóch funkcji max i min. Argumentem jest cały wiersz, który jak wiemy jest tablicą, bo mamy data jako tablicę tablic, taką dwuwymiarową tablicę. EOL, jak już mówiłem, to jest moje oznaczonko własne. Zatem po kolei, po enterkach, wyświetlamy sobie min i max dla każdego wiersza. Sprawdźmy, bo może coś tu nie działa. Dane 0.13, pierwszy wiersz, minimum jest 2. Widzimy gołym okiem, nieuzbrojonym, że tu jest 2. A max w następnym to 9.9. Jest tutaj, zgadza się. Oczywiście mogliście spróbować własnych funkcji Min Max, jeżeli. Nie wiedzieliśmy, że są, można je sobie oczywiście zapisać. No tyle, że wydłuża to kod, a to nie jest zadanie stworzenia wszystkiego, co się da stworzyć, ale właśnie szukamy rozwiązań, które PHP nam dostarcza i są szybsze. Zatem, jak ktoś użył MinMAX bardzo nieszkolnie, niematuralnie, to nie szkodzi. Jest ok. Nie to nie boli. No to podpunkt B. Poczekam, aż go sobie zrobicie. Wciskacie spację, robicie. Właśnie. Minęło pół godziny, dwie godziny, nie wiem ile wam zajęło. Oblić średnią dla każdej kolumny. Mam tutaj tablice ze średnimi, za chwilę będę je sobie tam wkładał. Dla każdej kolumny średnią sobie tam włożę. Uwaga, Patrzę, ile mam wierszy, zmienna na rows. Oczywiście mógłbym to wiedzieć tak z głowy, bo wiem, że tam jest 300 wierszy po 12 kolumn. Ale zawsze uniwersalizujemy program. Tak? Czyli staramy się go zrobić w taki sposób, że jeśli ktoś by powiększył ilość wierszy, albo zwiększył ilość kolumn, albo zmniejszył, to mój program i tak sobie poradzi, nie będzie w topy. No więc rows, calls, wiadomo, wiersze, kolumny, jasna sprawa. Policz, ile jest yy, tablic. Czyli to są de facto wiersze, a teraz w konkretnym jednym wierszu, tu sobie wziąłem pierwszy z brzegu. Policz, ile tam jest elementów, czyli to w praktyce będą te kolumny. No i jedziemy. Przechodzę sobie przez wszystkie kolumny, nie przez wiersze. A tu przez wiersze, czyli takie pętle odwrócone. Sprawdzam, czy w mojej tablicy istnieje coś o kluczu, którym jest kolumna. Jeżeli nie ma takiej zmiennej, zostanie ona ustanowiona z wartością 0, a gdyby już tam coś było, olewamy ten wiersz, tę linijkę. Znowu mamy operator, znak zapytania, znak zapytania równa się, a tu po prostu sumuje sobie wartość z wiersza i ciągle tej samej kolumny, ponieważ kolumna najpierw jest 0, potem przechodzę przez wszystkie wiersze, czyli najpierw biorę pierwszą kolumnę i t, 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 idę de facto do dołu w mojej tablicy. Czyli właśnie ciągnę wszystko do kolumny i zapamiętuję, że w kolumnie 0 sumuj wszystkie kolejne liczby. No po co mi suma? No po to, żeby sobie średnią policzyć, więc później wykorzystuję inną sprytną funkcję ArrayWalk, można użyć też ArrayMap w sumie, w której mam tablicę całą z, tych, z tymi sumami, i teraz wchodzę sobie funkcją anonimową ponownie jak wcześniej i każdą średnią tu reprezentowaną przez zmienną e tę średnią zamieniam na średnią dzieloną przez 300. O właśnie, powinienem tu nie 300 wpisać, tylko co? Rows oczywiście. Rose, bo rose jest równe 300. 300, oto był przykład brzydki, przykład nieautomatyzacji. W takim razie po wpisaniu rose jeszcze raz to skompilujemy i wyświetlimy to AVG. W AVG powinny być już nie sumy kolumnowe, ale powinny być średnie. I jedziemy. I tu mamy te średnie prawdopodobnie. O, są. W zerowym wierszu czyli pierwszym w porządku naturalnym średnia 51,44. Potem, 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 potem i tak dalej. No tu widzimy, są wszystkie policzone. Od 0 do 12, czyli 12 kolumn, tak jak wszystko działa. No i od razu pod punkt C, ja przeczytam, pauza. Robicie uporządkuj średnie z B. No właśnie mamy już te średnie rosnąco. Zapamiętaj jednak uporządkowanie. Tych średnich w taki sposób, żeby w każdej chwili można było sprawdzić, dla której kolumny to była średnia, czyli posortować te średnie, ale nie stracić informacji, z której to jest średnia kolumny, bo jak posortuję, to wtedy mogę nie wiedzieć już, która to była kolumna, nie? A tu chodzi o to, żeby to tak zrobić, żeby kolumna pozostała przy tej średniej, mimo że średnie się uporządkują. No i tutaj od razu rozwiązanie. Zobaczcie, jeśli poszperaliście po linkach, które wam dałem, jest taka cudowna funkcja asort. Podałem tablicę do posortowania. Powiedziałem, że w porządku numerycznym, czyli sortuj to tak, jakby to były liczby, bo czasami można, może być taki kontekst, że on by posortował na przykład alfabetycznie jako tekst. No to akurat jawnie mam liczby, więc on by się domyślił automatycznie, ale ja lubię sobie czasem tak jawnie powiedzieć, żeby nie było wątpliwości. Sortuj w takim ujęciu liczbowym. Sort numerik po prostu. No i wyświetlamy jeszcze raz AVG, ale tym razem zobaczcie, co asort zrobił. Posortował moje wartości, floaty, floaty, wszędzie poukładane, od małej do dużej, ale nie zgubił przy tym indeksów. Widzicie? Tylko je też poporządkował. Po Zachował klucz. Przypisany do średniej. średnio uporządkował Więc klucze straciły porządek. Przy okazji widzimy, że to nie jest tablica jak w C. Tam by się nie dało tego porządku tutaj. Tu proszę bardzo, jedynka przed ósemka, piątka po ósemce, dziewięć, cztery. Ale zadanie rozwiązane. Średnio uporządkowane. A gdybym chciał spojrzeć na klucz, to klucz wciąż pamięta kolumnę bo w pierwszym miejscu tutaj było to naturalne. Zerowa kolumna, po prostu pierwsza, druga, tak jak po kolei w pętli szło to obliczanie średniej. Zatem dwie linijki po sprawie. Nie wiem, czy zajęło wam to więcej, ale właśnie to jest to, że jak poszukam dobrze, znajdę fajną funkcję, pstryk, bum, jedziemy. D. Znajdź najdłuższy podciąg rosnący, czyli kolejne liczby tylko mogą rosnąć, najdłuższy. W ciągu liczb złożonym z wszystkich wierszy, czyli te 300 wierszy traktujemy jako jeden długi ciąg kolejnych liczb. To będzie 300 razy 12, tam coś w 3000 ileś, nie? Najdłuższy podciąg umieść w pliku pod 0,13. I teraz, jeżeli znajdziesz więcej najdłuższych podciągów o takiej samej długości, oczywiście najdłuższych rosnących podciągów, i będzie ich kilka, wybieracie ten, którego suma liczb jest największa. Jeżeli tu okazałoby się, że mamy ciągi rosnące o takiej samej długości, i suma ich liczb też jest taka sama, to wtedy wybieracie pierwszy znaleziony. Zatem najdłuższy podciąg szukacie z tylko rosnących liczb. I uwaga tych liczb jest tam 12 razy 300 to będzie 3600. Dużo tych liczb. Nie wiem jaki algorytm wymyślicie, ale ostrożnie, żeby się tam wam kąp nie spocił. Spacja, pauza, robicie. Nie ma was ja teraz sobie tutaj ten i. I właśnie minęła godzina. Ja tłumaczę moje rozwiązanie i znów mówię, wcale nie najlepsze, nie upieram się. Jakiś. Popatrzcie. Tak, tak, wiem, wygląda na długie, ale rzeczywiście trochę takie jest. Zanim jednak omówię, co żem tutaj wyskrobał, w pewnym sensie wolę Wam to narysować, bo wiecie, yy, tłumaczenie kodu, kiedy algorytm jest bardziej taki łatwy do wytłumaczenia wizualnie, może być trochę kłopotliwe. Więc pozwólcie, że przejdziemy do naszej tablicy. Już tu sobie przygotowałem wcześniej przykład prosty na nie 3600 liczbach, tylko na 12. Zobaczcie, mam jakiś zbiór liczb i szukam najdłuższego podciągu. Otóż zdecydowałem się na algorytm zachłanny, który działa w ten sposób, iż mam jakąś funkcję, która sprawdza, czy coś jest w ogóle rosnące. To zakładamy, że jakaś funkcja dostaje tablicę i ona mi mówi, czy ta tablica, czy ten fragment tablicy jest tam rosnący, czy nie. Więc moje moje założenie jest takie: biorę sobie największą liczbę n równą dokładnie tyle, ile mam liczb. I teraz sprawdzam, w pierwszym przypadku i staje się n i sprawdzam wszystkie podciągi o n długości, czyli najpierw sprawdzę dokładnie jeden cały ten, czyli cały tenki będę sprawdzał, tutaj go dam do tej funkcji. Czy on przypadkiem nie jest rosnący cały czas? Jeżeli by się okazało, że jest, no to mam rozwiązanie i tak dalej. Gdyby jednak się okazało, że nie, czyli jestem zachłanny. Najpierw szukam najdłuższego. Zakładam, że może ten cały ciąg jest rosnący. Zachłanny jestem. Nie szukam od jednego ciągu jednoelementowego. Tylko od razu szukam tam. Nie. Dobra. Cały. Jak już nie ma, to biorę je, o jeden zmniejszam moje i tutaj. I teraz szukam ciągów o i długości. Czyli to będzie tak, od 3 do 14, pierwszy, a drugi od 6 do 10. Są takie tylko dwa o długości n-1. OK? No i tutaj, właśnie jest pierwszy, który przeszukam, drugi. Takie fragmenty tablic daję do tej mojej funkcji 3. I ona tam sobie sprawdza. No i tak dalej. Czyli potem n-2 minus będę miał długość, no to już będę sprawdzał takie ciągi. Od 3 do 11, czy aby nie jest rosnący. Potem od 6 do 14, czy aby nie jest rosnący. I od 7 do 10, czy aby nie jest rosnący. I w ten sposób, schodząc coraz niżej, ale właśnie zachłannie, czyli zawsze zakładam, że szukam najdłuższego, schodząc coraz niżej, no właśnie. Gdy w pewnym momencie znajdę rosnący, będę przynajmniej wiedział, że nie ma dłuższego, bo gdyby był, znalazłbym go w iteracji wcześniejszej. Przepraszam za moje szynszyle, Nagle postanowiły hałasować. E, cicho tam! Sorki. Funkcją FileGetContents pobrałem sobie wszystko z pliku, o tego właśnie naszego pliku. Do zmiennej all, która jest stringiem, ale ten string wygląda dokładnie jak ten plik takie przepakowanie z pliku do zmiennej. Zatem tutaj sobie str all tworzę, w którym za pomocą funkcji str replace wszystko, co jest tabulatorem, enterem, eolem, czyli php -e to jest moja krótsza forma na ten znaczek, czy tak jak tutaj dosłownie rn, czy samo r, czy samo n, wszystko, co jest po prostu. Jakąś formą Entera lub tabulatora zamieniam na spację. Czyli co uzyskam? Otóż cały ten plik będzie jednym wielkim ciągiem na liczb podzielonych tylko i wyłącznie spacją. I tutaj, gdyby ktoś chciał, to sobie to do pliku dane 013 ol wkleje. Można sobie ten plik otworzyć, zobaczyć, zresztą podejrzyjmy go. Nie stanie nam się przecież krzywda chyba. 013 All, 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 hello, all, to all. Jesteś tu, tu jesteś. O, to jest jeden wiersz. Wiem, że wygląda jak było wiele, a to jest jeden wiersz. Tu nie ma złamanej linii, więc wszystko jest w jednym wielkim wierszu. Tak to wygląda. I teraz po co mi to było? Ano, po to, bo teraz sobie za pomocą MB Split po spacji podzielę ten strall i pod, podciągnę to jeszcze raz po dol. Po prostu zamienię wartość z stringu na tablicę liczb. Dosłownie mam teraz tablicę liczb. I co teraz? Teraz sobie zrobiłem funkcję anonimową. Mógłbym zrobić zwyczajną, po prostu chciałem Wam przypomnieć, że anonimowość istnieje. W której co robię? Biorę sobie argument tablicowy, pierwszy, referencja, a potem dwa indeksy od do. Chodzi o to, że będę, to jest funkcja, która będzie sprawdzała, czy coś rośnie w jakimś ciągu, czy nie. Od do to jest właśnie miejsce, które weryfikuję, które sprawdzam. Od indeksu do indeksu, czy w tym miejscu narastają. I tu prosta pętla, właśnie od from do tu. <laughs> Sprawdzam kolejne dwie liczby. Jeżeli cały czas jest zachowany porządek, że jest pierwsza mniejsza od drugiej, to na końcu funkcja zwróci prawdę, true. A jeżeli chociaż raz w tym całym ciągu pierwsza była większa, równa, no to nie może być tu ciąg rosnący, więc zwracam po prostu fałsz. I już wiem, że na tym odcinku w tablicy po prostu nie ma yy, poszukiwanego, Rosnącego ciągu. A ciąg dalszy w pewnym skrócie, po to Wam pokazałem na tablicy wizualizację tego algorytmu, żeby już nie tłumaczyć tutaj tych indeksików, indeksów, ale generalnie, właśnie ta część tutaj, ona dokładnie realizuje to, o co prosiłem w algorytmie. Zatem zobaczcie, tutaj mam mm, maksymalny indeks, a zmienna big to jest. Największy zakres, jaki w tym momencie mnie interesuje. Ono na początku to big to jest dokładnie od zera do ostatniego indeksu, czyli szukam sobie najpierw tego największego ciągu możliwego, czyli złożonego z 3600 liczb, gdzie indeksem będzie 3599. Zatem najpierw to big, i później pod to big, właśnie tym bigiem się posługuje, żeby w kolejnej pętli przesuwać się tak o, do, tych, do tych zbiorów o big. Elementach. Big, 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 big. Troszeczkę mniejszy, big, bo on tu później maleje. No i znowu troszkę mniej, troszkę mniej. To jest to tutaj, co mieliście w tablicy, zobaczcie. O tutaj, co to i malało. n, potem n-1, minus n-2. minus O, to właśnie jest ten moment. I tutaj sprawdzam kolejne elementy. W jaki sposób? Ano taki, że dla danej długości sprawdzam wszystkie możliwe. Takie tablice, pod tablice o tejże długości. Jeżeli były takowe, to wrzucam je do zmiennej kandydat, kandydatę. Tutaj będę miał tych kandydatów i wykorzystuję funkcję Array slice, która no właśnie wybiera z tej tablicy pewien tylko fragment. Możecie sobie o niej poczytać. To jest tak, jakbym pod tablicę z tablicy wycinał. I tu dokładnie jest ten mój zakres. Ja sobie to przesuwam jako potencjalny kandydat. I teraz po wyjściu z tej pętelki, jeżeli znalazłem kandydatów o tej długości, którą właśnie testowałem, no to już teraz wśród tych kandydatów szukam zbioru, który spełnia warunki. Albo ma największą sumę, albo jeśli sumy są podobne, to pierwszy i tak dalej. I tu zobaczcie, właśnie mm, sprawdzam, że jeżeli są jacyś kandydaci, to jeżeli jest tylko jeden, no to to jest wynik. A jeżeli byłoby więcej, w naszym przypadku jest to więcej. Zobaczcie, to jest tutaj. Tu jest wynik. I tutaj mam trzech kandydatów. To jest taki podciąg 13-elementowy. Tutaj są cyfry 58, 59, 61, liczby, przepraszam. Później mamy też 13-elementowy podciąg rosnący, ale o znacznie mniejszych nominałach, więc on nie może być odpowiedzią dobrą. A potem mamy jeszcze raz identyczny, znaleziony jak ten pierwszy. Zatem zostanie zwrócony ten pierwszy. Bo nie jest to jeden, więc jakby był jeden, to by już tutaj miałbym wynik. A jeżeli jest więcej, to przy okazji sobie wynik od razu wkładam do, zgodnie z zadaniem, do pliku pod, czyli podciąg 0,13. I tutaj o ten pierwszy znaleziony w indeksie 0 to jest ten mój kandydat. Ale gdyby tych kandydatów było więcej, czyli tych tablic, które tam sobie wycinam, gdzie wiem, że porządek jest zachowany, no to wtedy co? No muszę sumy posprawdzać. I tu. Fantastyczna funkcja array sum, która sumuje elementy w tablicy. No i ja sobie szukam tak jakby maksa, tylko że maksa po sumach. Yy, jadę przez kolejnych kandydatów. Jeśli suma jest większa niż dotychczasowy kandydat, no to przechodzę na tę kolejną tablicę. W tym wypadku szukam zawsze większej sumy, więc jeżeli założyłem, że pierwszy zbiór jest maksymalną sumę ma, i nie udało mi się tej sumy żadnym kolejnym kandydatem przebić, no to to będzie odpowiedź. Gdyby się przebiła jakaś inna odpowiedź z większą sumą, bo to, to ta druga by się wybrała. A jeżeli będzie taka sama, to zostanie ta pierwsza znaleziona. Zatem dokładnie zadanie jest zrealizowane. Tutaj na końcu można sobie zobaczyć właśnie te wyniki wyświetlone, i jak już opuszczę tę funkcję, to jest jeszcze informacja o indeks, że to jest 0, to znaczy, że z tych trzech kandydatów ten stał się odpowiedzią. I samą odpowiedź, czyli już ciąg tych liczb tutaj wyświetliłem. Oto są te liczby. No i przy okazji umieściłem w pliku pod 0,13 zgodnie z zadaniem. I tu break już dalej. Nie szukam mniejszych podciągów, bo ten maksymalnie znaleziony. No, o niego chodziło. Nie ma sensu szukać dalej. No to zadanie ostatnie, trzecie. Prościutkie zadanie. Utwórz plik dane 0.13 hexbin na podstawie pliku dane 0.13, w którym kolejne liczby są zapisane w postaci szesnastkowej, o ile były to liczby parzyste, a dla nieparzystych zapisujemy je jako binarne, czyli musimy stworzyć dokładnie taki plik jak tu, tylko że te liczby trzeba konwertować. Zapisać wszystko tak jak jest, ale konwersja. Jeżeli są parzyste, to jako szesnastkowe, jak nieparzyste to binarne. Od razu pokażę wynik. Tak na marginesie tu jest z wcześniejszego zadania ten podciąg, a tu macie wynik hexbin o. Parzysta jest jako szesnastkowa, nieparzyste są jako binarne. No i zachowana jest forma 300 wierszy po 12 kolumn. No, jak to zrobiłem? Wy, Spacja, w tym momencie robicie zadanko. Tak, właśnie mija godzina. A oto moja sugerowana odpowiedź. Otwieram plik, tak po prostu. Licząc sobie kroki, uwaga, co robię? Przechodzę przez all. To all, no to już sobie tam wcześniej y, pobrałem. Ten plik otwieram do nieodczytu, do zapisu, bo to jest już mój wynik. Ja nie czytam pliku 013 ponownie, bo już go tam wcześniej przeczytałem, a w zmiennej all są wszystkie y, liczby. Tablica wszystkich liczb, 3600 liczb tam jest. Zatem otwieram nowy plik do zapisu, przechodzę przez wszystkie liczby, i tu stosuję prostą funkcję base convert. Liczba, tyle tylko, że liczba zgodnie ze specyfikacją tej funkcji musi być napisem, więc umieściłem ją jako napis. W środku number zostanie przekonwertowane, kon przepraszam, domyślnie to na napis, bo takie wymaga tutaj jawnie stringu nasze base convert. On by sobie pewnie i poradził bez tego, ale w ten sposób jest tak ładnie, bez żadnych tutaj zgłoszonych warningów czy informacji. Popatrzcie, z dziesiętnego na binarny. Lub z dziesiętnego na szesnastkowy użyłem wyrażenia instrukcji warunkowej, której pytam, czy moja liczba number, to jest prawdopodobnie chyba tekst. A tu pewnie to rzutowanie nie jest potrzebne, ale no nie szkodzi. Czy to jest po prostu liczba nieparzysta? Jeżeli tak, to zostanie zwrócona ta wartość, czyli rzutujemy moją liczbę z dziesiętnego na binarny i jako string zwracamy i wkładamy funkcją fputs do pliku. A w przypadku liczby parzystej, na szesnastkowy, i też base convert zwraca napis, nie, nie liczbę, typ nie jest liczbą, tylko napisowy, więc napis do pliku mogę spokojnie forwardnąć tam, wkleić w, 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 konkretną, w konkretne kolejne miejsce. No i teraz po każdej liczbie muszę tylko zachować format pliku, więc co robię? No, prosta sprawa. sprawdzam ile liczb wstawiłem, tak, i co dwunastą wstawiam enter. A jak nie jest to 12, to wstawiam spację. Żeby zachować ten sam format, popatrzmy jeszcze raz. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, to jest 12, Enter. A tak to spacja. Przy czym tam chyba były tabulatory. No, no właśnie, tabulatory. Okej, okay. Nie wstawiamy spacji, wstawiamy tabulator. Dobra. Już nic nie mówię. Proszę bardzo, może być tabulator. Zadanie zrobione. Na koniec czwarte, którego nie robię, bo jest pewnym swobodnym projektem, raczej do pobawienia się. Te wcześniejsze są takie trochę, nazwijmy to szkolne. E, obróbka danych, czytanie, analiza tablicy dwuwymiarowej, trochę poszukiwań. Zadanie czwarte, swobodny projekt w przestrzeni nazw potwory. Zaprojektuj klasy reprezentujące orków i elfy. Czujcie pewną swobodę kreacji. Niech to zadanie będzie tylko inspiracją, można je dowolnie rozwinąć. Do pobawienia się klasami, nazwami przestrzeni, tak? Przestrzeniami nazw, tego, co gdzieś tam sobie już umówiliśmy. I teraz te klasy powinny zawierać takie własności, jak zdrowie, siłę, obronę i prędkość. Zaprojektuj metodę ataku, gdzie obiekt reprezentujący Orka i obiekt reprezentujący Elfa wzajemnie się zaatakują. Jeden raz, taki model jednorazowego ataku. Ten walitego, ten walitego. Ale w taki sposób to zaprojektujcie, by zostały wykorzystane wszystkie własności, czyli w tym uderzeniu ork kontra elf musi być jakoś uwzględnione i zdrowie, i co tam było. I siła, i obrona, i prędkość. Ja proponuję więcej tak. Prędkość ma wpływ na to, ile w tym ataku było ciosów, na przykład. Nie? Obrona, ile obrażeń uniknęliśmy. Siła, ile obrażeń zadajemy. No a zdrowie to czy jeszcze pacjent żyje. No i to właśnie może tak sobie to przedstawić, ale czujcie pełną swobodę twórczą, możecie coś dopisać, dodać. Niech ork i elf tak w trybie tekstowym, spokojnie. Niech ork i elf walczą aż do śmierci, czyli ten jeden akt walki ma się powtarzać, bum, bum aż któryś nie padnie. I teraz wizualizuj kolejne rundy ataków, oczywiście w trybie tekstowym, jakieś ładne formy napisu. Tak. Ork Dziabie, elf przywala. Uwaga! Plik z klasami powinien być oddzielny do wykorzystania jako taka biblioteka, a sama walka powinna być zdefiniowana w innym pliku który korzysta z pliku z klasami. Wykorzystaj tutaj autoładowanie auto klas, o którym było we wcześniejszych odcinkach. Niemniej, to tylko uwaga, nie musicie, spróbujcie to zrobić tak jak chcecie, ale spróbujcie też zwrócić uwagę na projekt cały tego, czyli jak sobie ułożycie klasę, później jak ją ładnie załadujecie, może jakiś rozdział, nie? Jakiś tutaj na przykład, Tutaj tylko klasa z własnościami, w jakimś pliku można to podłączyć, tam opisy funkcji. Mówiąc krótko, spróbujcie to ładnie zaprojektować. Trochę naplotłem, ale to dlatego, że w tym zadaniu zostawiam wam pewną swobodę, raczej do pobawienia się samemu. Taka sugestia. Najfajniejsze jakieś może rozwiązania, wklejajcie na kanał, pochwalcie się, może, może ktoś będzie zainspirowany. Tyle na tych ćwiczeniach, starczy na dzisiaj. Trochę mam już słowotok pomyłek. Można tak powiedzieć. Do usłyszenia.